zawsze pociągała mnie turystyka, natomiast podobały mi się motocykle typu Naked albo Classic. Dlatego wybrałem m.in. R1200E. Ponieważ silnik tego motocykla, równoległy bliźniak dla niewtajemniczonych bokser, o momencie obrotowym 115 Nm przy 6000 obrotów, 109 koniach mechanicznych, pojemności 1170 cm, jest według mnie odpowiedni właśnie do turystyki. Tutaj tak naprawdę między 3 a 4 tysiące obrotów na minutę dzieje się wszystko co najlepsze. Stówka na liczniku, 3000 obrotów, szóstka zapięta i można jechać cały dzień. Tym bardziej, że jest bardzo wygodny. Ale do turystyki przydają się jeszcze kufry i właśnie o kufrach do tego motocykla będzie dzisiejszy odcinek. Kufry. Jeśli chodzi o kufry, no to jest kilka rozwiązań. Można kupić kufry oryginalne, są wciąż jeszcze dostępne na stronie BMW z tego co widzę i można kupić torby. Natomiast jedna torba kosztuje prawie 500 zł. Jeśli chodzi o kufry, no to już nawet się nie wypowiadam, bo to ceny są naprawdę, no... Ważne, że na stronie BMW Parts można sobie sprawdzić, do których modeli są przewidziane te same kufry i w moim przypadku, czyli w przypadku BMW R1200R, czyli w nomenklaturze BMW modelu K27, takie same kufry montowane były, sprzedawane były, pasują do K28 i K26, czyli do modelu ST Sport Tourist i do modelu RT, czyli Rise Tourer. Pozostaje zatem szukać kufry na rynku sprzętu używanego. Można kupić używane kufry, ale ceny niektórych sprzedawców to naprawdę kosmos. Sprzętu dużo jest zniszczonego, bardzo często są kufry bez wkładek. No oczywiście to można zrobić, to nie kosztuje wiele, bo wkładka zdaje się kosztuje z kluczem bębenkowa, jak to BMW nazywa, 130 zł. Natomiast jest to kłopot. Mnie udało się kupić kufry za 1950 zł z wkładką, z wkładkami, z kluczem. Także szukajcie takich. Kolor dla mnie miał drugorzędne znaczenie. Ważne, że nie są połamane, jakoś mocno porysowane i miały klucze. Do zamontowania kufrów w motocyklu konieczne są wsporniki. BMW nazywa te wsporniki mocowaniem kufra z pomostem bagażowym, jeśli ten pomost jest, albo po prostu wspornik top case, albo mocowanie kufra. Nowe mocowanie, jedno potrafi kosztować 486 zł, takie jak u mnie na zdjęciach, natomiast do pomostu bagażowego to koszt 215 zł. Osobny odcinek nagram Wam właśnie o tym i o pomoście bagażowym. Dzisiaj na ten temat nie będziemy rozmawiać, bo i tak tego trzeciego kufra, czyli top case, nie mam. Motocykl zużywa średnio przy mojej jeździe 4,2 litra benzyny na 100 km i tak naprawdę zasięg teoretyczny tego motocykla to 500-530 km przy zbiorniku paliwa pojemności 18 litrów deklarowanym przez BMW, bo jest to pojemność użytkowa. Natomiast znane są przypadki, kiedy do tego zbiornika wlewane jest 22 litry. Jeśli chodzi o same kufry, to muszę Wam powiedzieć, że jestem nimi zachwycony. BMW zresztą nazywa to systemem sak wbocznych BMW Motorrad, pojemność 32 litry i do kufrów potrzebne są sakwy. Jedna sakwa to prawie 500 zł, potrzebne są 3, w moim przypadku 2, ponieważ nie mam trzeciego kufra centralnego. Te sakwy mają naprawdę przemyślane rozwiązania. Przede wszystkim są zrobione z dobrego materiału, jest to kordura, z tego co widzę. Według mnie są one wodoszczelne, a przynajmniej deszczoszczelne. Oczywiście można kupić zamienniki i jest ich naprawdę sporo w internecie i też są sporo tańsze. Natomiast no, ja zdecydowałem się na zakup oryginalnych, ponieważ znaczek BMW Motorrad poprawia mi humor.
jak wielu z was zresztą i dobrze o tym wiemy. Torby są przemyślane, mają schowki na dokumenty, zamykane na zamek. Moje kupiłem znacznie taniej, natomiast nie są zniszczone jak widać. Ważne, że mają wszystkie zamki sprawne, można je używać. Szkoda, że sprzedawca nie dołączył do nich tych takich taśm na ramię. No bo zaczepy są, ale taśm nie ma, czyli wychodząc do hotelu czy motelu z tymi kuframi, z tymi sakwami, muszę je trzymać w ręku, nie mogę je założyć na ramię jak zwykłą torbę. Natomiast cieszę się, że te torby mi się udało kupić, bo udało mi się je kupić sporo taniej. Ważna uwaga, to nie są dwie identyczne torby. Prawa torba i lewa różni się między sobą, dlatego że kufry też mają delikatnie różną pojemność, w związku z czym te torby też mają różną pojemność. Nie pamiętam, czy te torby pasują do pozostałych kufrów BMW. Trzeba było to sprawdzić na ich stronie. Możliwe, że tak. Tutaj pewnie różnice są drobne. Natomiast do tych trzech motocykli, o których mówiłem, czyli R, RT i ST, na pewno będą pasować, no bo te same kufry są do nich montowane. Tutaj jest właśnie ten mocowanie kufra i pomost bagażowy, o którym będzie następny odcinek, także zachęcam do jego obejrzenia. Zachęcam do tego, aby subskrybować ten kanał, a my dalej o kufrach. Kufry mają takie podtrzymanie tych toreb. Zamykają się w bardzo prosty, intuicyjny sposób. Kluczyk ma 3, z tego co pamiętam, położenia. Naciska się klamka do otworzenia pokrywy kufra, wtedy się otwiera. Otwieramy klamkę, kufer się otwiera i wszystko. Możemy wziąć torbę i iść sobie gdzie chcemy. Zamknąć kufer, zakluczykować go dodatkowo, żeby nikt się tam do środka nie dostał. Oczywiście kufra w ten sposób nie można zdjąć z motocykla. Motocykl z kuframi wygląda według mnie nieźle, nawet tutaj w tym wypadku, kiedy kolor jest na lewym motocykla, i tak jest dobrze. Pokrywa kufra ma fabryczny ogranicznik, także jak będziecie kupować, zwróćcie uwagę, czy coś takiego jest, bo te kufry mogą być w różnym stanie, natomiast ten ogranicznik utrzymuje pokrywę w odpowiednim miejscu i nie rysujecie pokrywy, nie rozwalicie jej. Do kufra wchodzi jak najbardziej cały kask, bez problemu, mój szczękowy, ja mam dużą głowę, także tutaj z tym problemu nie będzie. Mało tego, filmik kręciłem na statywie, który ma 50 cm po złożeniu i jak widzicie, wszedł do kufra nawet z zabezpieczeniem jakimiś tam tekstyliami. Oczywiście po delikatnym rozmontowaniu, natomiast wchodzi do jednego, do drugiego kufra już ten statyw nie udało mi się włożyć. Jak widzicie, mam słabość do firmy BMW i do tego, co ma znaczek BMW Motorrad, natomiast to jest też dobra rzecz. Taki żółw, taki ochraniacz udało mi się kupić za 250 zł. Zachęcam zatem was wszystkich do subskrybowania kanału. I do zobaczenia na drodze. Lewa w górę.